Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko do rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 192. Według uzasadnienia do ustawy program powszechnej prywatyzacji został zakończony. Program ten powstał w latach 90. i zapisał się nie w każdej części dobrymi zgłoskami w prywatyzacji. Wiele przedsiębiorstw upadło, zwiększyło się bezrobocie. Mimo to akcje ponad 500 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa trafiło do 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Rozliczenie środków finansowych otrzymanych w związku z posiadanymi akcjami funduszy nastąpiło do 30 czerwca 2006 roku. 10 stycznia 2005 roku nastąpiła likwidacja rachunku bankowego funduszu prywatyzacji, a Narodowe Fundusze Inwestycyjne są aktualnie spółkami działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych. Ponieważ ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji spełniła oczekiwania ustawodawcy, stąd zachodzi potrzeba jej uchylenia. Uchylenie wyżej wymienionej ustawy powoduje dokonanie zmian w 10 innych ustawach. Zmiana w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych zakazuje używania oznaczenia fundusz inwestycyjny oraz inne podmioty niż fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą. Artykuł 12 nakłada obowiązek w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie procedowanej ustawy usunięcia z nazw firm oznaczenia Narodowy Fundusz Inwestycyjny lub NFI oraz zgłoszenia tych zmian do właściwego sądu rejestrowego. Mając na uwadze, że ustawa ta porządkuje stan prawny, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego wnosi o przekazanie jej do właściwych komisji sejmowych. Dziękuję za uwagę.